wyborach PiS zdobywa większość w parlamencie i upragnioną władzę. Platforma ostrzega przed konsekwencjami. Z prezydium Sejmu nowa władza wyrzuca PSL. Platforma broni dobrych standardów. Dochowajcie dobrego obyczaju i dajcie szansę klubowi parlamentarnemu, który wszedł do Sejmu, na miejsce w prezydium Sejmu. Nocą władza przejmuje kontrolę nad Komisją do Spraw Służb Specjalnych i znosi rotacyjne przewodnictwo. Nowy, lepszy szef może tam teraz rządzić wiecznie. Platforma jest przeciw, cytując w dodatku stanowisko PiS sprzed wyborów. Zasada rotacyjnego przewodnictwa nie może być w warunkach demokracji konstytucyjnej przekreślona z dnia na dzień w wyniku przewagi większości nad mniejszością. Prezydent ułaskawia partyjnego kolegę Mariusza Kamińskiego przed prawomocnym wyrokiem sądu. Ten niespotykany dotąd akt Platforma jawnie potępia. Na stronach pana prezydenta do tej pory można znaleźć informację, że tylko osoby prawomocnie skazane można ułaskawić. Wreszcie zamach na Trybunał Konstytucyjny kontrolujący zgodność prawa z konstytucją. Większość parlamentarna chce przejąć kontrolę nad Trybunałem, stawiając państwo na głowie. Platforma natychmiast składa wniosek o zbadanie zgodności tego z konstytucją. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej zebrał wymaganą liczbę podpisów naszych parlamentarzystów i dlatego też za chwilę ten wniosek o zbadanie zgodności nowelizowanej ustawy trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Nic z tych rzeczy nie było w programie PiS. Strach myśleć, co będzie dalej. Za chwilę państwo będziecie ofiarami również tej demokracji, którą proponuje PiS. Ci, którzy w internecie mówią to, co myślą, będą również recenzowani. Platforma okazuje sprzeciw. Nie bądź obojętny. Rozmawiaj o tym. Bądź w internecie.